Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Death Stranding. Miło, a się młody ucieszył. No, startujemy dziś dość nietypowo, ponieważ nie z naszej bazy, młody nie dał nic znać, ale brawo, chyba te lajki mu się spodobały. No nic, popracujemy nad naszą więzią i ruszamy dalej, tak? Co to za początek odcinka bez spojrzenia na naszą tutaj konserwę, tak? Nie no. Nie straszmy chłopaka. Lecimy. Uznałem, że nie będę wracał do bazy. Mamy 10 granatów. Po prostu sobie nieco utrudnimy całą zabawę i lecimy od razu na misję, żeby ten odcinek wskoczył jeszcze dzisiaj o jakiejś normalnej godzinie, mam nadzieję. Zresztą co tam? Może Anusz się uda trafić na taką sytuację, że duchów w tym momencie, czy wynurzonych w tym momencie nie będzie. No pięknie się ostatnio porobiło. Przyznam, że coraz bardziej zaczynam rozumieć te wysokie noty, które zawędrowały od wielu recenzentów w stronę tej gry. I jednocześnie też rozumiem osoby, które czują się znudzone, czy recenzentów, którzy dali niskie oceny. Ponieważ wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście do samej rozgrywki, czy pojawia się takie, powiedzmy, uczucie empatii, tak, wobec towarzyszy online, czy tych postaci, które tu spotykamy. Dobra, to już chyba warto by było zostawić nasz motocykl. O! Myślę, że się zepsuł. Zawinklem, żeby wynurzeni czasem nie chcieli z niego skorzystać. I lecimy. Przy okazji weźmy granaty do ręki. No i tu już się pojawia pytanie, tak? Czy jesteśmy graczem, który dąży od celu do celu, liczy się główna fabuła i chcemy zobaczyć, co dalej w tej historii. I wtedy te pewne aspekty, które ją tu przeciągają, mogą być po prostu nudne. Czy znów może jesteśmy po tej stronie, gdzie dostajemy misję, w której no, dowiadujemy się, że dziadek gdzieś tam poznany, który niekoniecznie był dla nas w ogóle miły. Stare komponenty. To chyba my mieliśmy odebrać. Jeszcze sprawdzę dla pewności, żeby się nie okazało, że poszliśmy. 110 kg starych komponentów. O kurczę. No i właśnie, dziadek, który niekoniecznie był dla nas miły, nagle zleca misję, że potrzebny jest mu rozrusznik. Bo inaczej, no, prawdopodobnie już się z nim nie zobaczymy na tym świecie. No i teraz pytanie. To jest zadanie poboczne. Zupełnie możemy je pominąć, nie musimy się podejmować jakiegokolwiek działania. I pewnie wielu graczy tak, no, prosto, no, to nie będzie poświęcało tych, no, dobrych 20 minut, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić. Ale znajdą się też osoby, które właśnie nieco wczują się bardziej w ten klimat gry. No i na przykład nie będą w stanie tego odpuścić. Co więcej, znajdą się pewnie ludzie, którzy każdą bazę będą chcieli zrobić na 5 gwiazdek. Zresztą sam powoli mam takie odczucia, żeby no wiedzieć, że się pomogło tym ludziom, że nawet jak z tego świata tutaj może nie tyle odejdziemy w takim sensie metaforycznym, tylko po prostu popłyniemy gdzieś dalej przez morze, no to pozostawimy coś po sobie, co wiemy, że jest pomocne dla wielu tutaj pozostawionych istnień, tak? Nie traktujemy ich jako pewne binarne istoty, którymi nie musielibyśmy się przejmować na dobrą sprawę, tylko jako ktoś wręcz znajomy. Tak samo gracze online, którzy pojawiają się w tej historii. Można zupełnie nie zwracać na nich uwagę, tworzyć sobie własne ścieżki, czy korzystać z ich rozwiązań, ale niekoniecznie dorzucać coś od siebie. Albo można podejść z drugiej strony. Jeżeli jakiś fragment sprawił nam problem i ledwo co go przeszliśmy, czy zrobiliśmy to w taki bardzo prowizoryczny sposób, z którego nikt więcej nie skorzysta, no to możemy się zawrócić, postawić most, poświęcić nasze materiały, nasz czas z wizją, że kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób z tego w przyszłości skorzysta. My nic z tego prócz lajków nie mamy, ale jest coś takiego wewnątrz, że kurczę, no prawdopodobnie komuś pomogłem. Szczególnie jak na następny dzień dostajemy informację, o, twój most otrzymał 3000 lajków. No to pojawia się jakieś takie ciepło na sercu wewnątrz.
ale znajdą się też osoby, dla których nie ma to zupełnie znaczenia i samo rozwiązanie będzie po prostu nudne czy zbędne i wolałyby ruszyć dalej z historią, zobaczyć co tam się kryje. Teoretycznie możemy wracać, ale no właśnie, będąc przy graczach moralnych czy normalnych, nienormalnych, no to jak kolega nas poprosił o 110 kg, co najmniej 60, chciałbym mu dostarczyć te 110. Co oczywiście może być dla nas dużym problemem, patrząc na to, że nie jesteśmy przygotowani aż tak bardzo na dalszą drogę. Ale z drugiej strony, no to też dodatkowe jakieś punkty sympatii. Więc myślę, że za to właśnie gra wychwyciła tak wysokie noty, że dostarcza zupełnie nowe doświadczenie. Już nie tylko chodzi o sam pomysł na rozgrywkę, bo ten z założenia mógłby się wydawać nudny, a o te odczucia, jakie temu wszystkiemu towarzyszą. Dlatego też tak początkowo zastanawiałem się, czy może nie przyspieszać tej rozgrywki, lecieć od cutscenki do cutscenki, ale tak naprawdę w którymś momencie to prawdopodobnie okazałoby się, że byłoby jeszcze nudniejsze, niż jak da się trochę ponieść tej grze, tej historii. I nawet jeżeli jakieś fragmenty są nudniejsze, no to jeżeli uda się wzbudzić te uczucie chęci niesienia pomocy, no to myślę, że jest to warte tego, bo dzięki temu zrozumie się sens tej gry. Inaczej byśmy prawdopodobnie zakończyli całą rozgrywkę na zasadzie, że o panie, ale to była nudna historia. No dobrze, co nie zmienia faktu, że nasze chyba kolejne paczki są z tamtej strony, więc wróćmy jeszcze do tych miejsc. Okazuje się, że ostatnia część tych starych komponentów kryje się po tej stronie świata. Ale do tego wszystkiego udało nam się dorwać nośnik danych. To taka fajna znajdźka, myślę, że warto byłoby podnieść. 30 kg. I wszystko by było spoko, gdyby nie fakt, że te paczki, które mamy na plecach, już są dość mocno uszkodzone przez deszcz. Halo, halo. No właśnie, to jest kolejny taki zabieg twórców, że jak się dostarczy... O, jest, 110 na 110. Całość ładunku, no to ta radość, jaka pojawia się na twarzy naszych tutaj zleceniodawców, też jest sporym wynagrodzeniem tego wszystkiego, tej całej męki, jaką tu przeszliśmy. A przynajmniej no, sam coś takiego czuję. O, przypuszczam, że tak mówiłem. No, ktoś dostarczy 60 kg i panie, daj nam dalej historię, co się dzieje, a nie to dziękuję, tak? Że to za dziękuję, to nie warto w ogóle się męczyć. Dobra, możemy biegać? Mam nadzieję, że tak. Najgorsze już za nami, bo tak jak mówiłem, no niestety czas też jest ważny w tym deszczu. Ale na szczęście ja tu zakładałem, że 10 granatów to trochę mało, ale wydaje się, że zdecydowanie mamy nadwyżkę. Tylko jeden poszedł. I to też taki, no, nie musiał. Ale już, jak się rzuciło, to niech jest. Jesteśmy. Teraz byle przed siebie. No proszę bardzo. No właśnie, tutaj te małe szczegóły, nawet taki like od EUD, któremu się podobała cała misja, że no, zrobiliśmy to jednak tak na spokojnie, bez żadnych większych problemów. Bo można było tam wlecieć na Rambo, rzucać granatami, ale to też wpływa na stres naszego dziecka. Więc przypuszczam, że to by miało również wpływ na nasze kontakty. Oj, to trochę wolniej. Nie, gdzie wolniej. Panie śmieciarz! No jak teraz nam powiesz au revoir, tak nieprzyjemnie jak ostatnio, chociaż au revoir to samo w sobie brzmi sympatycznie, to nie ręczymy za siebie. Dzień dobry. 110 kg. I podłącz nas do tej sieci, pan wreszcie. Ile można? Dostarczam ładunek.
ci się to zdobyć? Masz jaja. To się nazywa zdobycz. Jesteś o niebo lepszy od tych matołów z Fragile Express. Niech zgadnę. Wielki dostawca, tak? Wiedziałem. No proszę, nawet hojniej z lajkami podszedł tym razem do nas, bo ostatnio to tak widać, że od niechcenia je nam wręczył. A tutaj no, jakoś to wyglądało. Wiesz, te ruiny, w których byłeś, nie byłyby ruinami, gdyby Fragile nas nie udupiła. I Bridges. Ta cała gadka o odbudowaniu kraju tylko podburza lud. Gdyby nie wy, moja mała nadal by żyła. Była tam, kiedy próbowali wziąć węzeł południowy. Ona nie żyje. Przez was. Myli się. Jest w schronie na południowy wschód od ruin. Mogę spróbować? Skoro i tak nie wychodzi, nie ma znaczenia, na kogo będzie krzyczał. I poczuje się lepiej, jak wyżyje się na mnie. Hey Bridges. Fragile mówi, że ona żyje. I ja mam w to uwierzyć? Po tym wszystkim? Zapomnij. Potrzebuję dowodu. Jest tylko jeden sposób. Zaniesiesz coś kobiecie, którą znalazłeś. Jeśli to przyjmie, przyprowadzisz ją do mnie. Weź też to. To szkielet, który zwiększa stabilność i mobilność. Zrobiłem go z części, które mi tu zalegały. Żeby było jasne, daję ci go tylko po to, żeby mieć 100% pewności, że dostarczysz tę przesyłkę. Jeśli ona wciąż żyje, kiedy zobaczy, co niesiesz, będzie chciała z tobą pójść. Ty pomożesz mnie, a ja tobie. No proszę. Sam, zamówienie złożone. Spójrz na terminal dostaw. A ten szkielet to gdzie, kiedy, co, jak? Rozumiem, że jak przyjmiemy zamówienie. Nie możemy posłać tam bota. Szkodzenie ładunku mniejsze niż 50%. Życie byłoby łatwiejsze, jakby kolega pozwolił nam skorzystać z drukarki. Ale zakładam, że jeszcze to, co mamy, jakoś tam dojedzie. Zobaczmy przy sam zleceniu. Duchy. Matka chiralistki. Weź klepsydrę chiralną od śmieciarza i dostarcz ją do pracowni chiralistki w schronie. Po czym poproś, by dołączyła do sieci chiralnej. Klepsydra jest bardzo delikatna, dlatego cały czas niesie ją w rękach. Jeśli dostarczysz ją w jednym kawałku, chiralistka z pewnością zgodzi się dołączyć do sieci. Ale jak w rękach? Także my mamy iść? Śmieciarz twierdzi, że klepsydra chiralna jest niezwykle delikatna. Ładunek tego rodzaju najlepiej nieść w rękach. No pięknie. Zobacz, co przygotował dla nas śmieciarz. Sam, w tym egzoszkielecie będziesz szybki jak wiatr. Wspomaga ruchy mięśni, przez co zwiększa szybkość ruchu. Możesz nawet ręcznie jeszcze bardziej podkręcić jego moc. Tylko pamiętaj, że będzie wtedy strasznie żarł energię. I pomyśleć, że kość sklecił go ze złom. Takiego talentu nie wolno marnować. No, i to jest coś, nad czym dumaliśmy już wcześniej. Czy jest to możliwe, że trafimy na inny egzoszkielet, więc warto by było jemu pomóc, ponieważ wraz z kolejnym poziomem jesteśmy w stanie dostać jeszcze lepszy egzoszkielet, który, jak rozumiem, będzie jeszcze szybszy. Albo zwiększy też trochę udźwig. Tak, bo jednak jak schodzimy z 310 na 155, no to jest mały ból. To jest mały ból. Chwyć. No właśnie, my chyba musimy to trzymać co najgorsze cały czas. Weź prawą rękę. I niestety nie ma innej opcji, bo jak puszczę trigger, jeszcze się upewnię. Tak, to on odkłada. Czyli no niestety. Niestety, cały czas musimy trzymać. Ale to pocieszające jest w takim razie, że ten schron nie może być aż tak daleko, bo inaczej by raczej nie wymagali od nas takiego działania.
Ostatecznie zmieniłem jednak plany co do naszej trasy, bo mieliśmy iść tutaj dołem, ale na koniec sprawdziłem pogodę i wygląda na to, że tam będziemy mieli najgorszą burzę, więc obierając taki w miarę łatwy pod tym względem szlak, chociaż nie wiem jak to z przejściem, ale raczej coś znajdziemy. No, myślę, że powinniśmy ominąć całkiem sporo problemów, a przynajmniej na to liczę. To co, jeszcze monsterek na drogę? Dawno nie było. Zresztą dawno nawet nie byliśmy w naszej krypcie się wyspać. Taka robota. Taka robota. I cała naprzód. Pokaż jak to biega. Użycie broni dozwolone. Faktycznie przyznam, że nawet nie wiem, czy to nie jest prędkość, którą mieliśmy na motocyklu. No może bez tego przyspieszenia coś pomiędzy. Podoba mi się. Co prawda bateryjki też idą w zastraszającym tempie. Ale z drugiej strony, jeżeli możemy tak szybko przemierzać ten szlak, do czego chcieć więcej? No i właśnie po takie narzędzia warto biegać w tych misjach. Tym bardziej, że teraz dużo łatwiej powinno być nam wykonać też inne zlecenia, które gdzieś się tam pojawiały do tej pory. Jest deszcz. Czy my już przeszliśmy przez ten szczyt? Patrząc na to, że jeden z punktów został zaliczony, chyba tak. To była dobra wiadomość, bo teraz wzdłuż plaży, no to nie ma co wierzyć mapom. Mapa wydawała się dużo straszniejsza. Teraz wzdłuż plaży dojść na miejsce i będzie dobrze. O ile... No właśnie, tutaj się nie wywalimy. No ale ta misja też nie mogła być długa, patrząc na to, że jednak mieliśmy... No kawałek przejść z tą paczką. Trzymasz się? Nie wiem, bo ja cały czas go na turbo puszczam. Ale znowu nie na turbo, to ja dziękuję tak chodzić. Ładowarki nie rozstawimy, bo nie jesteśmy w sieci. No, złap się może lepiej równowagi. No, dopóki mamy baterię. Później się będziemy przejmować pustką. Cała naprzód. Kolego z rozpędu, także jak nawet cię wyczerpią, to jeszcze na tym. Na luzie pobiegniesz. Widać schron. Widać schron. Dzięki. O, proszę bardzo, więź z auta się wzmocniła. Czyżby wybór tak optymalnej drogi pozytywnie wpłynął na nasze stosunki? Straszyli nas duchami, ale no... Nie chcę jeszcze mówić, że jest wszystko dobrze, ale na ten moment wydaje się, że duchów nie ma. Chyba. Ostatnie kroki. Przyznam, że poszło sprawnie. Myślałem, że będzie misja taka trochę się ciągnęła. Na cały odcinek, jak to zwykle bywa w tych naszych podróżach. Ale dobre planowanie. Tylko na przyszłość też warto rozpocząć od pogody. A niekoniecznie od szukania najkrótszej trasy, bo później można się lekko zdziwić. Dzień dobry. Tylko tak naprawdę, jak oni tak blisko siebie żyli, to nie byli w stanie się ze sobą jakoś skomunikować, dać znać, że wszystko w porządku, że jesteśmy tu. Dostarczam ładunek. Pracujesz we Fragile Express? Nie. Jesteś kurierem Bridges, co? Ja nie spodziewałam się żadnej paczki. To nic groźnego, prawda? O, Boże! Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś ją zobaczę. Niech no się przyjrzę. O! Niezwykłe! Nie ma najmniejszego draśnięcia. Nie wiem, jak ci dziękować. Panie, przyłącz się do sieci chiralnej. Co więcej, jakbyśmy przyłączyli ten bunkier do sieci chiralnej i tamtego kolegę do sieci chiralnej, to oni by sobie mogli na gadu-gadu tam czatować, czy na Irku, czy innych rzeczach, to... Czyli mam dostęp do słynnej sieci chiralnej. Jak cudownie. Chętnie dołączę do UCA.
No i powoli, powoli do przodu. Pistolet przeciwko wynurzonym. O, powinny być tu duchy. To po prostu nasza trasa całkiem niezła była. W ogóle ludzie z linek, drabinek, a wystarczyło trochę naokoło obejść. Wpadnij tu kiedyś. Myślę, że chętnie. Weź mnie ze sobą. Proszę. Muszę go znowu zobaczyć. Zrobiłam ją dla niego, wiesz? Mama i ja ledwo uszłyśmy z życiem, gdy zaatakowali terroryści. Próbowałam go potem odnaleźć, szczerze. Tylko nie wiedziałam, gdzie szukać. Ale to nie dlatego przestałam. Mama nigdy go nie lubiła. Nigdy tego nie kryła. Ale nie sądziłam, że posunie się do kłamstwa. Gdy powiedziała, że zginął, uwierzyłam jej. Potem usłyszałam tę wiadomość. To on. To naprawdę on. Jak mogłam się poddać? W głębi duszy wiedziałam, że on gdzieś tam jest. Ale nie mogłam tak zostawić matki. Próbowałam się z tym pogodzić. Ale nie mogłam. I w zasadzie wcale nie chciałam. Utknęłam w przeszłości. Nie mogłam się uwolnić. Zabierz mnie do niego. Błagam. Choćby zaraz. Mogę ruszyć natychmiast. Tylko się zgódź. Nie no, spoko, ale albo wskakuje w skafander, albo pakujemy ją do walizki 40 kg, no bo pogoda trochę nie sprzyja. Najważniejsze, że nareszcie jesteśmy w sieci chiralnej i możemy wytworzyć te sprzęty. To pistolet, który wystrzeliwuje hematopociski, uprzednio nasycony twoją krwią. Może trochę poharatać wynurzonych, których spotkasz. Podczas użycia napełnia magazynki krwią, pobraną z twojego ciała lub worków. Ilość krwi w naboju zależy od czasu trzymania spustu. Im jest dłuższy, tym większa ilość krwi i potencjalnych obrażeń zadanych wynurzonym. Tylko nie wyprztykaj się z całej krwi, okej? Okay? Zabawka fajna, tylko to tak... No dobra, przetestujemy. Nam się przyda gdzieś generator w okolicy, chociaż nie sprawdziłem, czy ktoś już nie ustawił. Assembler poziom pierwszy, niech wskoczy też. Zdecydowanie. Worki z krwią mamy. Szpreje naprawcze. Nie, jeden wystarczy w zupełności. Buty mamy, egzoszkielet mamy. Jedynie wyrzutnia bobasów nam się nie przyda, to mamy. Granaty. No w takim razie wygląda na to, że też mamy. Czyli wszystko, co byśmy chcieli. Zatwierdź, zatwierdź. Doładujemy się tylko. I tu wracamy.
Nasza droga koleżanko. Chociaż widzę, że tu co niektórzy nawet kryptę ustawili. Już myślałem, że coś nie tak. Dobra, ustawmy generator. Sam, dzięki tobie nasza sieć gwałtownie się rozrasta. Zostało tylko jeszcze jedno. Musisz przekonać do siebie tego śmieciarza. Spójrz na zlecenie od chiralistki. Może ci pomóc. No myślę, że to duży problem nie będzie, jeżeli rzeczywiście przyjdziemy z nią z powrotem. Znamy fajną ścieżkę, która powinna nam pozwolić na to. Tylko czy koleżanka potrafi szybko biegać? A teraz trochę to mnie zmartwiło. No dobra, budujmy w międzyczasie to to powstanie, a my idźmy wziąć zadanie. O, zlecenie dla botów? Dostawa, staroświeckie różne... przewidywany poziom uszkodzenia 86%. Ech, te boty. Ciekawe, kiedy je ulepszą. Ale weźmy zlecenie dla Sama. Zaprowadzenie chiralistki, śmieciarz. Okej. Chiralistka poprosiła cię o przeniesienie jej do śmieciarza. Transport ludzi to niecodzienne zadanie, lecz jeśli uda ci się spełnić jej prośbę, śmieciarz z pewnością zgodzi się dołączyć do sieci chiralnej. Okej. No my wszystko jesteśmy ubrani, tylko jak ją mamy zapakować? Jak wiesz, dla odmiany zajmiesz się transportem człowieka. Wszelkie upadki albo kolizje mogą oczywiście skutkować odniesieniem obrażeń przez klienta. Tak więc bądź ostrożny, jak nigdy. No koleżanko, będziesz miała transport niczym sama pani prezydent. Osiągnięto limit na plecach. Okej, co zdejmą wtedy z pleców? Nie przy sobie. A nie możemy jej tam na aerobagażniku pociągnąć? Wiecie co, spróbuję zrobić to jakoś tutaj. Żeby było dobrze. Wezmę klepsydrę. Nie chcę, żeby pękła. Zlecenie przydzielone. No świetnie, mamy nawet pakunki na ludzi. Przy mocy bagażnik. Mamy ścieżkę, która powinna być całkiem sympatyczna. Chociaż widzę, że niektórzy tutaj już wybudowali nam mosty. Myślę, że nie ma się co specjalnie nimi sugerować. I wyruszyć po prostu dalej po swojemu. Mamy też strażnicę. Czyli tam rzeczywiście są duchy. Co narażać naszą klientkę? To co? W drogę! Może widzimy się u śmieciarza w takim razie, skoro nic by się nie miało wydarzyć złego. Niedaleko stąd, jak sądzę. Jak tak kocha, to powinien sam ją na plecach tu nieść. Łobuzie. A najlepsze, że możemy ją położyć na ziemi. A chodziliśmy blisko morza. Ale bez obaw. Nie sprawdzałem, czy pływa. Jesteś ranna? Dzięki, Bridges. Nie wierzę, że żyjesz. To mój tekst, głupta się. Myślałem, że nie żyjesz. Mama mówiła tak o tobie.
była przy mnie. Zawsze. Ale po ataku przestała działać. Chciałem ją naprawić. Wprawić piach w ruch. Ale czułem, że to koniec walki. Walki o ciebie. Cóż, teraz możemy walczyć razem. We dwoje, ty i ja. Jesteś gotowy? Oczywiście. Gdy cię poznałam, nie handlowałeś złomem. Naprawiałeś rzeczy, dawałeś im nowe życie. Zbierałeś części i tworzyłeś z nich coś nowego. Ja też to potrafię. Ale ta część jest zbędna. Liczy się tylko czas, który mogę spędzić z tobą. Odmierzajmy wspólne chwile sami. Razem. Oświadczam ci się. Chcesz mnie? Tak. Chcę. Tak. Jeszcze jedno. Co? Pogódź się z mamą. Proszę. Powiedz jej, że tego chcemy. Pomóż jej zrozumieć i zaakceptować. Potrzebuje nas, a ja jej. Dobrze. Na pewno to naprawię. Panie, ale te Hiralium to my zbieramy, to... Mam nadzieję, że dadzą nam zmiotkę. Give up. Never give up. Wow, ale te gwiazdek... Kolego, łączymy do sieci. Tym bardziej, że z teściową jakoś trzeba mieć kontakt. Sorry, że byłem takim dupkiem. Byłem dla was okropny. Chcę popracować nad swoim związkiem. I choć nigdy nie będę dorastał wam do pięt, chciałbym jakoś pomóc. Jeśli coś wam się zepsuje, walcie do mnie. UCA mogą na mnie liczyć. Trochę się będę przyzwyczajać, ale już najwyższy czas. Dołączymy do sieci UCA. Nie zawiodę cię. Słowo. Nigdy cię nie zapomnimy. Dzięki. Coś czuję, że szykują nam się dostawy z apteki. Albo jak będą w sieci, to wydrukują sobie co trzeba. Myślę, że to przekona kolegę to podłączenie. No dobrze, następny. Wśród nas. Egzoszkielet poziom pierwszy. Bomba ogłuszająca. Kurczę, mamy tyle tej broni, tyle tego wszystkiego. My połowy nawet nie użyliśmy. Mamy bomby dymne. Jakieś skrzynki usypiające. Sam, cały region jest już połączony z siecią chiralną. Możesz iść dalej. Żeby podłączyć węzeł południowy, potrzebujesz czegoś z jeziornego. A? Chyba nie łapię. Nie można ich podłączyć do sieci i niech drukują, co chcą? Wszystkiego nie wydrukujesz. Wiesz o tym, prawda?
Żywność, leki, związki organiczne, twoja krew. Tak skuteczna w walce z wynurzonymi. Nie można ich wysłać przez sieć, tylko w tradycyjny sposób. Od ostatniego ataku mieszkańcy Południowego ledwo zipią. Jeśli mają przeżyć, potrzebują jak najwięcej zapasów z Jeziornego. Wróć tam po zlecenie. Nawiasem, może się zdarzyć, że będziesz podróżował z pustymi rękoma. To strata czasu. Wykorzystuj go, staraj się zawsze mieć w zanadrzu jakieś zlecenie. Tak się składa, że śmieciarz właśnie jedno wystawił. Wygląda na to, że on i Chiralistka czegoś potrzebują. Myślę, że dla dobra wszystkich powinieneś je przyjąć. Szczegóły znajdziesz w terminalu. Uważaj, Sam. Wysoki poziom Chiralium na północ od węzła południowego. Wygląda to na intensywny opad temporalny. To chyba jakaś burza. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Szczerze mówiąc, właściwie jej nie widzę. Burza powinna szaleć przy laboratorium, ale z dzieckiem nie mogę tego sprawdzić. Na razie chyba nie spowodowała zniszczeń, ale czy mógłbyś zbadać sprawę? Tylko nie zbliżaj się za bardzo, dobrze? A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.